Dziękuję prezydentowi. Następny jest pan radny Jacek Kubiak. Udzielam głosu panu radnemu. Witam pana prezydenta, witam szanownych radnych, witam wszystkie osoby, które nas po prostu słuchają. Szanowni państwo, czas powiedzenia temu panu powinno się być jasny, prosty przekaz. Z bandytą się nie negocjuje. Nie może być tak, szanowni państwo, że myśmy go kilkanaście lat opasali, pani Merkel, pan Tusk, wszyscy go paśli, a on kasę zbijał i teraz zrobił to, co zrobił. To zrobił, co zrobił z Czeczenami. Najpierw zbombardował bloki u siebie w Rosji, żeby mógł wojnę wywołać w Czeczeniu. I szanowni państwo, nie może być tak, że my będziemy się zawieszać, czy tam jeszcze inaczej. Nie, musimy powiedzieć wprost, z terrorystą się nie negocjuje. W pełni się zgadzam z panem prezydentem, który powiedział na wstępie, że pokłosie to jest komunizmu. I ja się zgadzam z tym w 100%. Dlatego, panie prezydencie, jest jedna bardzo ważna rzecz w tej sytuacji, która się wytworzyła, którą ogłosił też szef IPN-u polskiego, który powiedział wprost, dekomunizujemy samorządy wszystko. Panie prezydencie, masz pan swoje 5 minut. Dlatego bardzo proszę, jestem z wielkim zwolennikiem tego, żeby to dokończyć wszędzie, żeby Rzeczypospolita mogła normalnie działać, bo nie wiadomo jak to się by skończyło, gdyby po prostu, gdyby państwo nie zebrały się tak szybciutko, to Putin by poszedł szybciutko dalej. Ja powiem wprost, wrócę do swojej 2019 roku, rzeczy, którą mnie bardzo to ubodło, którą mi powiedziano, że jestem jakimś zwolennikiem czegoś tamtego. Szanowni państwo, wtedy kolega mój przesłał mi życzenia. Jacek, wykończymy czerwoną zarazę. Zobaczcie, daliśmy tej czerwonej zarazie 3 lata na rozwinięcie się do końca i pokazała swoją twarz. A przecież to nie było od 3 lat, to było dużo wcześniej. Dużo wcześniej państwa Zachodu karmiły tego pana potężnymi pieniążkami. I dzisiaj mamy efekt tego, że ludzie z Ukrainy po prostu mają. I powiem szczerze dalej, nie ma dla bandyty miejsca w cywilizowanym świecie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Udzielam głosu panu radnemu Bartoszowi.